Cześć i czołem, moi kochani. Witam was bardzo serdecznie i jakże uniżenie w kolejnym odcinku z Ergo Truck Simulator 2. Jak będę się odwracał, przekładał, coś podnosił z ziemi, to się nie przestraszcie, bo mamy nowego lokatora. Przepraszam, szkawka pijacka. Który dopiero się oswaja, jeszcze zwiedza, jeszcze miałczy, więc może tak być, że tutaj wskoczy. Może tak być, że będzie zobaczyć, co robię. Czy będzie chciała zobaczyć, bo to jest panienka, słuchajcie. Ale czas nagli, więc z racji tego, że mam chwilę tego czasu jeszcze, no to postanowiłem, że... O, poczekajcie. O, tam leży. Leży i się myje. Postanowiłem, że jest to okazja, żeby odcineczek nagrać, szczególnie, że ostatnio troszkę zarobiliśmy, spłaciłem kredyt i tak naprawdę lata mnie goni. Znowu bank mnie goni, bank chce ode mnie wydębić kasę i zobaczymy, co możemy zrobić. Helikopter do Playmów. Oczywiście nie ma mowy, nie chcę takich rzeczy, nie chcę przepływać, nie chcę po tej złej stronie śmigać. To będzie fajna trasa. 700 km z nitrocelulozą. Nie wiem, co to jest, ale zaraz wygooglamy. Nitroceluloza. To jest jeden z tych dni, kiedy się czegoś uczysz, bo uczymy się całe życie i właśnie dzięki temu, że nagrywam dla was odcinek, dowiem, czy to jest nitroceluloza. Mieszanina estrów celulozy i kwasu azotowego. I to wybucha. Używamy jej do produkcji na przykład lakierów, klejów. Takie dziwne coś. Używana jest też jako składnik prochu bezdymnego. Czyli generalnie wybuchowe. Ale mi sobie leży. I zapewne jak będzie miała ochotę przyjść, to przyjdzie. Teraz się dziewczyna myje. Nie mam jakoś wybitnie dużo czasu. Ale jeden odcineczek, 700 km. Spokojnie powinienem dać radę. No ha, właśnie mi przyleciało światło zielone. To tylko u mnie takie numery. No, dawaj, jedziemy. Podgłośnimy grę, bo ją przyciszam do banerka, który jest mega głośny. Teraz powinno być lepiej. No i znowu czekamy. Ja nie mam dobrych z nitrocelulozą wspomnień, ale zobaczymy. Proch bezdymny to było kiedyś w jakiejś grze o snajperze, że można było coś takiego dokupić, czy był taki perk, że się używało amunicji bezdymnej, tak, i to tam zmniejszało szanse wykrycia po wystrzale. Ciekawe, że coś takiego jest w snajperze 4, zobaczymy. Thank you.
Wiecie, zawsze te 26 tysięcy. To jest naprawdę nie w kit muchał i myślę, że nie masz na Mombolszu. Trzymaj się Nie mocno, patrzyłem, jak jadę. ostrożnie skręć w lewo. Te 20 kilka tysięcy naprawdę jest solidna ilość gotówki. No teraz 24 albo 3. Szczególnie, że wiecie, mam kredyt, no jeden spłaciłem, ale ciągle około 12 tysięcy kredytu mam. Także to się, myślę, bardzo przyda. Tam mam jakiś pytajnik, więc po prostu pojedziemy tędy. Poszukiwanie nowej trasy. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Teraz się martwię tym silnikiem, bo będzie mi się chyba za co chwilę wyłączał. Ale nie będę chyba podjeżdżał do serwisu, potem się naprawi. Ojciec, wiecie, wstałem na szóstą, byłem trochę w pracy, potem głosiłem też wcześniej, ale niewyspany jestem, a też wiem, że dzisiaj się nie wyśpię, bo zaraz przyjdzie. Zaraz będę musiał udać się po moją córeczkę do szkoły, żadnych opełnić mieszkanko. A wieczorem też jest mecz, więc nie ma spania, trzeba kibicować Legii. Wy pewnie zobaczycie już ten mecz, ten odcinek jutro, czyli po meczu Legii. No ja obstawiam, że wygramy 3-1. Taki jest mój typ, a zobaczymy, czy trafię, tak? Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Mandat. Kto wymyślił mandaty? Trudno, nareszcie żyje. Dziewięć czterdzieści, a spanko za 9. Słuchajcie, no, na lajcie powinienem dojechać do miejsca przeznaczenia bez spania. Wiecie, jak ja jeżdżę, z jaką prędkością. Trzymaj się lewej strony. Więc tutaj nic nie powinno nam przeszkodzić. O, przychód zawsze spoko. Zjedź w lewo. Panie Amy G, 4000 euro. Uwielbiam takie przelewy. Już tak. O, kitek śpi. Słuchajcie, kitek zasnął, ale powiem wam coś strasznego. Takie bąki sadzi.
ten nasz Brytyjczyk, że to się w głowie nie mieści, chodzi i pruta. Słowo honoru. No, ale piękne jest to, że co chwila to przelew. A, przelew odpoczynku. A, i słuchajcie, mamy ekspres do kawy. Super. Trochę ziewam, ziewam, a przecież mogę sobie zaraz zrobić kawę w ekspresie. I zaraz to uczynimy, słuchajcie. Nie będę wam może tego pokazywał, ale sam akt wykonam. Czemu robię tą kawę? Znam się, którą. Robimy. Obudziłem kota, mam teraz wyrzuty sumienia. Śpię, idę, nie śpi. Jestem wygodnym panciem. Obudziłem kota. Idzie pianka, słuchajcie. Mandat, no trudno. Jest. Taki Saigon. Kawka mi się zrobiła. Momencik. Demicz, ja ci nie mówiłem, że kanapa nie jest ostrzenia pazurków. Biłem cię chyba, co? Gdzie nie tu te pazury? Zobacz, co robisz. Zobacz, co robisz. Jeszcze raz ci pokazuję. Chodź. Demicz, pazurki na drapak. Tu możesz. O tu. Tu możesz oszczyć pazureczki, o tu.
Czy rozumiemy? Tak wyglądamy. To była rzepnięta od pancia. Wracamy. Wasze zdrowie. Ja zapłacę teraz za tą naprawę 10 tysięcy. Coś tak naprawdę dokładam, nie? Kredyt mamy 11,5. No nic. Demi! No, ja nie mogę z tym kotem. Kotek! Ostrzemy pazurkina w innym miejscu. Nie tu. Nie tu, nie tu, nie wolno. Nie wolno tam, tutaj. Tu się ostrzy pazurki. Tu się drapie, w tym miejscu. Pokazuję ci. Ten mi chyba gardzi drapakiem, powiem wam. Już pozaciągała łóżko. Liczę, że moja ślepa to nie zauważy, nie? W tym odcinku to widzę więcej pracy na kota niż na nagrywanie. Ale tak to będzie chyba wyglądało. Ugniata. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Wiecie, staram się opóźniać hamowanie i tej prędkości nie wytracać za bardzo, bo to cenna sekunda. Ja muszę około 16:15 wyjść po Haneczkę do szkoły. A Hania jeszcze nie wie, że kotek jest, także będzie miała zdziwko. Znaczy, wie, że miał być, bo byliśmy na zapoznaniu, ale nie wie dokładnie kiedy. Troszkę baliśmy się aklimatyzacji Demi, ale widać, że wszystko jest w porządku. Szybko się tutaj, że tak powiem, ogarnęła. Czasem pomiałczy, ale to niekoniecznie, kurczę, znaczy, że jest jej niedobrze, nie? Taka śmiga pod rapaku.
Tak muszę patrzeć, co robię, bo jeszcze wiecie, to dla mnie nowość wszystko. Ja wam powiem, że nigdy nie miałem kota. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Wąsko będzie. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. I teraz chyba lekko z górki, bo... Patrz, jestem szybciej niż sen. A ode mnie weszło na ląku. Też dobrze. Policja, no trudno. Trudno, już nie będę hamował. Ile już z 8 tysięcy. Jeszcze wypadki. To jest 9 koła poszło już na mandaty. Boże kochany. Prosto. 9 tysięcy poszło, kochani. 25 zarobię. Dycha na naprawę. Paliwo. To z 5 tysięcy podejrzewam. Na plusie będę. O ile nic już nie przeskrobię. Jedź prosto. Albo się nie rozbije. Nie, to jest zbyt duży czynnik, słuchajcie, rozpraszający kotek. I cóż, ale myślę, że w tej trasie... Czy na tej trasie to zrobię obrót na koncie bo bankowym i tyle, bo zarobku z tego nie będzie. Jak mi rata zejdzie, to tak naprawdę będziemy na minusie. Jeszcze oczywiście moi pracownicy mogą troszkę gotówki przynieść, ale czy to będzie dużo? No, powiedzmy 4000, 8. Z 12 tysięcy jeszcze moi pracownicy mogą przynieść, tak mniej więcej. Więc no, powiedzmy, że na gatek ile to zarobią, bo to są.
No tutaj musiałem dzwonić. Nie miałem dwóch pasów, nie byłem w stanie dobrać dogodnego toru jazdy, więc opóźnienie, hamowanie to niestety musiało być grane w tej chwili. Dwieście klocków zostało, to już jest blisko. Martwi mnie tylko, wiecie, stan moich finansów, to mnie martwi. No ale, gaś się przegrywa, jak to mówią piłkarze Legii, nie? I nie mogę mówić, kot śpi. No, ale mógłby się to. O Boże, znów. Och, w tym układzie dokładam do interesu, nie? W tej chwili już dokładamy do interesu. Pod uwagę uszkodzenia. Jeszcze mnie śledzi. No już bym go zdzielił. Jeszcze pojechała za mną i o Boże, z 20 tysięcy to same kiedy? To same mandaty. No nic. Chciałbym powiedzieć, że to trasa jak każda moja, ale no nie. Nawet ja tak tragicznie jeżdżę zazwyczaj. No mam informację z banku, że jestem na minusie. Dzięki byczku, ja wiem i bez tego, co ty mówisz. Ale myślę, że jak dojedziemy na miejsce, to się naprawimy, bo powinna być kasa i się prześpimy, żeby ruszyć już w trasę kolejną w nowym dniu, na Modern Day, o tak zwanym nowoczesnym dniu. Przepraszam was, byczki.
Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. No, dojeżdżamy. Zostało 40 km, to jest chwilka. Kotek chyba przywykł już do mojego głosu, bo śpi jak szalony. Chociaż czy można spać jak szalony? Chyba nie. Ale śpi. W budce śpi w swoim drapach. Mam taki drapak z 1,40 m. Z jakąś drabinką, linką, koszyczkiem, sryczkiem. No i jest tam budka. I właśnie kociszce nasze, nasza koteczka, która się uwagi Demi, i śpi w budce. Taka jest. Frankfurt nad Menem, tak? Tak. Byłem tu, w WTS-ie oczywiście, bo jeżeli chodzi o Niemcy, to byłem tylko w Dreźnie. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. A następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Jeżeli chodzi o... Skręć w prawo. Zadanie. Parkowanie, to zrobimy to standardowo dla mnie, czyli podjedziemy prosto, bez żadnych udziwnień. Tam było chyba prozent uszkodzeń. To, że on za 22 tysiące zarobił. No ja dużo się pomyliłem. Jeszcze potrzebuję jeszcze jakieś, wiecie... ...1500 km, żeby lewej wskoczył. Jeszcze jakieś dwie takie traski, dwa odcineczki, ale nie wiem, czy nie przejdę. Czy nie zrobimy sobie na przykład jutro strumyka, zobaczymy. Nie wiem jeszcze do końca, jak ten dzień teraz planuję, bo mam też troszkę rzeczy do zrobienia. I zobaczmy, co to będzie po spaniu. Teraz mamy 9000. Znaczy, mam prawie ratę kredytu mamy, tak? To jest jakby w miarę optymistyczna sytuacja.
O, no i na moich pracowników, słuchajcie, naprawdę autentycznie mogę liczyć. Zobaczcie, jakie zarobki. Jeszcze prawie wszyscy są teraz w pracy. Czyli jeszcze mi przyniosą kasy dnia dzisiejszego. No super, tak to powinno moje tylko co wyglądać. A ja wam przepięknie dziękuję. I mam nadzieję, że zobaczymy się jutro na danym logdzie. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać tą marszrutę. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Cześć.